czwarta księga Mojżeszowa, 13 rozdział. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia, od ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Kochani, czytamy tutaj o tym, że to Pan przemówił do Mojżesza, że to Pan kazał, że to Boża wola była, aby naród izraelski doszedł do ziemi Kanaan. Ta ziemia Kanaan to ziemia piękna, ziemia obiecana. Czytamy tutaj o tym, że wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Było Bożą wolą, aby dać im ziemię Kanaan, tą ziemię opływającą w mleko i miód, jak dalej czytamy w tych fragmentach tutaj. Było, bo Bóg mówi, niech tam pójdą, niech zobaczą, co tam jest, aby mieli światło, aby mieli informacje, aby już zanim tam dojdą, aby się radowali, aby się cieszyli. I oni poszli. Mojżesz ich wyprawił z pustyni Paran. Warto zwrócić uwagę na to, że nie poszli to tacy gdzieś tam z końca mężowie, ale poszli naczelnicy. Czytamy w kolejnych wersetach o tym, jaka to była ziemia. Fragment od 17 do 20. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny, czy słaby, czy jest nieliczny, czy liczny. I jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra, czy zła, i jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska, czy warownie. I jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi. Czytamy tutaj w tym fragmencie, w tych kilku wersetach o tym, że tych 12 naczelników dostało wyraźne wskazówki, na co mają zwrócić uwagę, kiedy dojdą do ziemi Kanaan. I oni oczywiście poszli, jak czytamy w dalszych fragmentach. Poszli, nie mieli się przejmować wieloma sprawami, mieli zobaczyć, jaka jest ziemia, jakie są drzewa, mieli zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda, czy to góry, czy to doliny, mieli to zaobserwować i co? I przyjść z powrotem, zdać relacje. Nie musieli się niczym przejmować, mogli tylko powiedzieć: Boże, chwała Ci, Panie, Ty nas prowadzisz, jak to wspaniale, że mogliśmy usłyszeć Boży głos, że Mojżesz nas tutaj poinstruował. Nie musimy się niczym przejmować, idziemy. Piękne zadanie do wypełnienia, piękne zadanie do wykonania, więc idziemy, hurra, halleluja. Nie wiem, czy tak się zachowywali, ale pewnie my byśmy, wierzący, my byśmy się tak zachowali. O Boże, jakie to wspaniałe, Ty nas tak doskonale prowadzisz, całą instrukcję już mamy, nawet już modlić się nie musimy, bo Mojżesz nam objawił, bo jakiś prorok przyszedł i powiedział nam, co mamy robić. I chcę jeszcze powiedzieć, że Bóg wysłał ich tam po to, ponieważ chciał im dać tą dobrą ziemię. Pomimo ich niewierności wcześniej, bo we wcześniejszych rozdziałach czytamy o tym, że oni się różnie zachowywali, narzekali, szemrali, niezadowoleni byli z tego Bożego prowadzenia, ale Boża dobroć i Bóg w swojej dobroci chciał ich tam właśnie wysłać. Jaka była ich relacja, kiedy wrócili? Czytamy od 21 wersetu tak. I poszli. Zbadali tę ziemię od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. A Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli im mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Zrobili to, co im zostało polecone. Dostali instrukcję od Mojżesza, a Mojżesz od Boga. Poszli, zbadali tą ziemię i wrócili. Ale wrócili po 40 dniach i przynieśli pokazać, co tam jest w tej ziemi. Jakbyśmy
się zachowali, gdybyśmy to my byli tam na tym miejscu. Jesteśmy członkami tego zboru izraelskiego, 600 tysięcy ludzi i teraz przychodzi tych 12 i dwóch z nich niesie i tak się uginają, być może się po drodze zmieniali z tym niesieniem tego kiścia jednego winogron i niosą taki potężny kiść. Gdybyśmy my to widzieli, to pewnie oczy by nam wyszły. Mówię, Boże, to jest ta piękna ziemia. No niesamowite, hurra, biegiem do tej ziemi, do tego Kanaanu. To Bóg nam dał, no to jest ten dobry Bóg, no przecież go widzimy teraz. Na własne oczy widzimy, gdzie nas Bóg prowadzi. No to jest ten wspaniały Bóg. Można było krzyczeć, halleluja, można było się cieszyć, można było się radować. I tych 12 wróciło i mówią, rzeczywiście, słuchajcie, bracia, Izraelici, rzeczywiście ta ziemia jest no niesamowite, co widzieliśmy. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód. A teraz dźwigają nad swoje głowy ten kić winogron, mówi, zobaczcie, to jest dowód na to, że ta ziemia jest opływająca w mleko i miód. Mleka i miodu nie przynieśli, co prawda, ale przynieśli, myślę, coś, co pokazało, co tak naocznie, wyraźnie pokazało narodowi izraelskiemu, że tam naprawdę jest coś pięknego. Kochani, taki jest nasz Bóg. Bóg nas prowadzi do ziemi opływającej w mleko i miód. Moglibyśmy tutaj powiedzieć o niebie, ale myślę, że nie tylko o niebo chodzi. Myślę, że chodzi też o życie, jakie tutaj na tej ziemi możemy prowadzić, czy czego możemy doświadczać od Boga. Bo przecież ta radość, którą Bóg wypełnia nasze serca, czy może być coś piękniejszego, to odpocznienie w duchu, to odpocznienie w sercu tam głęboko, to przeżywanie tej Bożej miłości, tej Bożej dobroci, tego, że jestem w Bożych rękach, co może być piękniejszego? Co może być wspanialszego? Boże, czy może być coś piękniejszego oprócz Twojej łaski, tego, że jesteś ze mną, że mnie prowadzisz, oprócz tego, że mogę chodzić o własnych nogach, że mam zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Po cóż mi to? Wspomniałem o niebie i tam dopiero będzie odpocznienie na wieki wieków. Ale już tutaj możemy doświadczać tego błogosławieństwa. Ziemia rzeczywiście opływa w mleko i miód. Ale potem ci wywiadowcy, nie wszyscy, 10 z nich, opisało samych siebie. I tu jest dramat. To jest dramatyczne, co oni opisali, bo aż się nie chce wierzyć, żeby wierzący człowiek tak opisywał samego siebie. Oni mówią dalej tak. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. A potomkowie Anaka to byli tacy, wiecie, co najmniej pół raza więksi niż Izraelici. A więc tacy potężni ludzie. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam też olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Co oni mówili o sobie, ci Izraelici, tych 10 wywiadowców? Co oni mówili o sobie? Ostatni fragment. Wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Znaczy, może wierzący człowiek takie rzeczy powiedzieć? Nie wolno, nie można. Nie można takich rzeczy o sobie powiedzieć, ale oni tak samych siebie tutaj opisali. A jaka była rzeczywista sytuacja Izraelitów w tym momencie? I powiedziałem, że było ich prawdopodobnie około 600 tysięcy mężczyzn zdolnych do noszenia broni, zdolnych do walki. 600 tysięcy mężczyzn, a więc to dość spory tłum ludzi.
W tym czasie nie było żadnych problemów, nie było żadnego przelewu krwi, nikt tam jakoś na nich nie atakował zbyt mocno, bo Bóg ich chronił do tej pory, Bóg ich prowadził, Bóg przez półtora roku, bo już tyle trwała ta wędrówka Izraelitów z Egiptu do Kadesz, zaopatrywał ich zawsze w doskonały sposób, chronił ich, był z nimi, dawał dowody tego, że On jest z nimi, prowadził ich w cudowny sposób. Nie było powodu, aby się czegokolwiek obawiać. Ponadto Pan Bóg im obiecywał zwycięstwo. Obiecywał im, że dojdą do ziemi, bo Bóg im daje. I teraz właściwą rzeczą było to, aby iść dalej, ponieważ tam mieli do Kanaanu dojść według woli Bożej. Po prostu mieli iść dalej. Powiedzieć: Boże, skoro nas tam prowadzisz, to co tam tacy potomkowie Anaka? Co oni nam mogą zaszkodzić? Boże, Ty jesteś jak milion potomków Anaka, albo jeszcze mocniejszy niż milion potomków Anaka. No czego my się mamy bać? Tak się prawdopodobnie powinni zachować. I pewnie my byśmy się tak zachowali, prawda? A co to Pan Bóg mnie prowadzi? Ja myślę, że Bóg tego od nas oczekuje, abyśmy tak właśnie się zachowali. Skoro Bóg mnie prowadzi, skoro Bóg mi mówi, idź tam, to co tu potomkowie Anaka mogą mi przeszkodzić? Co tu jakieś olbrzymy mogą mi przeszkodzić? Cały problem Izraelitów polegał na tych właśnie 10 wywiadowców, polegał na tym, że oni zostali pokonani przez samych siebie, pokonali samych siebie w swoich myślach. Pokonali, oni sami siebie pokonali tak naprawdę. Co oni mówią? No my jesteśmy słabi, a Kananejczycy mocni. Wiecie, jak to się widzi, takiego olbrzyma, takiego Anaka, to się można przestraszyć. I co widzieli Izraelici? Widzieli urodzajną ziemię, widzieli płody, widzieli ziemię opływającą w mleko i miód, widzieli silnych ludzi. A czego nie widziało tych 10 wywiadowców? Zupełnie nie zauważyli Boga. Zupełnie stracili z pola widzenia Boga. Widzieli to, co przed nimi, a zapomnieli, że Bóg dał obietnicę. Przecież to ja was prowadzę do ziemi Kanaan. Nawet o nim słowem nie wspomnieli. Słowem o nim nie wspomnieli. Tak jakby w ogóle Pan Bóg nie istniał. A może myśleli, oj, Panie Boże, skoro pojawił się problem, to chyba już nas zostawiłeś. Czy może nam się tak też zdarzyć w naszym życiu? Panie Boże, pojawił się ten wielki problem, to Boże, gdzie jesteś? Dlaczego nas, Panie, zostawiłeś? Dlaczego ja muszę to przechodzić? Wcale o Bogu nawet nie wspomnieli. Bracia i siostry, i to jest prawdziwa natura niewiary. Właśnie to, że nie dostrzegamy Boga. Jak jest dobrze, wszystko okej, za kazalnicy to łatwo powiedzieć, mówimy o Bogu, jest wielki, jest dobry, chwała Bogu, jest pięknie, wspaniale, mówimy o dobroci Bożej, o łasce Bożej, mówimy o tym, co On uczynił, jak to zatroszczył się niejednokrotnie o nas. A kiedy pojawia się kolejny Kananejczyk, widzimy Kananejczyka, a Bóg gdzie? Oni o Bogu po prostu nie wspomnieli. Czy nie piękny obraz opisuje nam Księga Samuela, chyba 17 to rozdział, kiedy Dawid spotyka się z tym Goliatem potężnym, takim jak Anak, synowie Anaka, tam był co prawda jeden, ale wiecie, jak jest opisany, jaką miał zbroję i tak dalej, a ten Dawid mały, młody przychodzi i mówi, ja tutaj walczę w imieniu Boga zastępów. On nie patrzył na Goliata. Ci patrzyli na Anakitów, a Dawid nie patrzył na Goliata, na tego Anakitę, nie patrzył na tego olbrzyma, ale mówi, Bóg mój jest ze mną, Bóg mnie przeprowadzi. A tym tutaj, tym 10 wywiadowcom Bóg znikł z pola widzenia. Zupełnie go nie zauważyli, zupełnie zapomnieli o Bogu. Ale bracia i siostry, jak ważne jest zapamiętać ten fragment, który czytaliśmy z Ewangelii Mateusza. Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Bóg ciągle ma najlepsze myśli o swoim dziecku. Bóg miał najlepsze myśli o narodzie izraelskim. A oni mówią tutaj, my wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Jakie to pożałowania godne, prawda? Niewiara właśnie ma to do siebie, że nas tak gniecie, tak nas sprowadzi w dół, że
Ktoś, kto mógł nawet przeżywać Boże błogosławieństwo, Bożą moc, nawet go Bóg mógł użyć w wielkich, wielkich dziełach, ale kiedy pojawi się niewiara i ta niewiara zdominuje jego życie, to czuje się jak szarańcza. Jestem po prostu zero do niczego. Bracia i siostry, nam, wierzącym ludziom, odkupionym przez krew Jezusa Chrystusa, powiem, nie wolno mówić, że jesteśmy zero, bo zerem nie jesteśmy, bo Bóg nas podniósł. Wyniósł nas tak wysoko, że możemy nazywać się dziećmi Bożymi, możemy nazywać się kapłanami Bożymi, możemy nazywać się ludem Bożym, świętymi się możemy nazywać. Nie dlatego, że jesteśmy tacy zarozumiali, ale dlatego, że tak Słowo Boże mówi i to pokora raczej nam nakazuje, aby powiedzieć, że jestem świętym ludem Bożym. Jesteśmy jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. I chwała Bogu za tych kilku, którzy tam byli, bo było dwóch i dwóch. Był Mojżesz i Aaron, był Jozue i Kaleb. I tutaj Kaleb zachowuje się zupełnie inaczej. Dlaczego Kaleb zachowuje się inaczej? Czytaliśmy tutaj w 30 wersecie. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Ale słuchajcie, przestańcie, przestańcie. Nie czytamy tutaj, że Kaleb wspomniał o Bogu, ale Kaleb wiedział, że oni są zwycięzcami, że to Bóg ich prowadzi. Kaleb trzymał Boga za słowo, bo Bóg powiedział, ja wam ziemię daję i Kaleb trzymał Boga za słowo, nie wypuścił tej obietnicy ze swojego serca i ze swoich rąk. Przecież Kaleb widział tych samych olbrzymów, widział te same winogrona, widział tą samą ziemię opływającą w mleko i miód i prawdopodobnie Kaleb wrócił z tego już z taką wizją, nieustanną wizją, Boże, to będzie piękny czas, Boże, to naprawdę. My tutaj się trudzimy na tej pustyni, ale Boże, zbliża się moment, kiedy już nie będzie żadnego problemu, tylko ziemia opływająca w mleko i miód i te niesamowicie duże winogrona. Boże, ja myślę, że Kaleb wrócił taki szczęśliwy, zadowolony i Jozue też, a ci mu tam narzekali, tych 10. I to była różnica. Kaleb widział to samo, ale trzymał się Bożej obietnicy, trzymał się Słowa Bożego. Widział tych samych olbrzymów, widział to wszystko, ale ci pozostali, 10 stracili z pola widzenia Boga, a Kaleb Boga nie stracił z pola widzenia. Bóg był dla niego największy, najważniejszy i był najcudowniejszym Bogiem. Czytamy w 14 rozdziale, co to sprawiło, te informacje, które przyniosło tych 10 wywiadowców. W 14 rozdziale czytamy, wtedy wzburzył się cały zbór, 600 tysięcy mężczyzn i tam pewnie 600 tysięcy kobiet i 3 miliony dzieci, wszyscy się wzburzyli. Wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Pan Bóg im chciał dać się wyspać. Oni płakali, płakali, płakali tej nocy. A Bóg mówi, że daje sprawiedliwemu swojemu dobry sen. Czemu oni nie spali? Bo niewiara właśnie ma coś takiego mocnego, że człowiek nie jest w stanie wyjść poza te problemy, nie jest w stanie wyjść poza te kłopoty. I człowiek nie śpi i nie śpi i nie śpi i męczy się w swoim życiu. Męczy się, płakali tej nocy, szemrali przeciwko tym, którzy mieli wiarę. Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu, czytamy w kolejnych wersetach. Szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich. Obyśmy to byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Dość to smutne i przykre. Ale skutkiem niewiary w dobroć Bożą, w samego Boga i w Jego dobroć właśnie jest to, że po pierwsze człowiek nie może spać, po drugie wypowiada słowa zupełnie takie, których nie powinien, podejmuje decyzje, które są ze szkodą dla niego samego. Innych zaraża tą swoją niedolą, innych zaraża swoimi problemami, lituje się nad sobą. Tak więc to jest skutek niewiary, skutek tego, że człowiek nie może zaufać Bogu. Litowanie się nad sobą, przeżywanie takiej stałej depresji. Oni po prostu wręcz w depresję popadli po jednej informacji, że tam są potomkowie Anaka. Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni.
popadli w taką depresję, która w tym kierunku szła, że nawet zachowują się nielogicznie. Prawda, że się zachowują nielogicznie? Zupełnie się zachowują nielogicznie. Jakoś aż by trzeba było powiedzieć, głupio się zachowujecie, panowie Izraelici. No co wy robicie? A co to lepiej umrzeć na pustyni? No cóż to za różnica? Co to za różnica? Dlaczego śmierć w Egipcie albo na pustyni miałaby być lepsza? Nielogicznie rozumują, nielogicznie myślą. Niewiara powoduje to, że człowiek myśli czasem bardzo nierozsądnie. Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. I ludzie, którzy tracą wiarę w dobroć Bożą, w Jego doskonałe prowadzenie, czasem zachowują się fatalnie. Niekiedy niewierzącym mówią, co za problem, czym się tu przejmować będziemy. Nie liczą się z Bogiem, ale nie popadają w takie jakieś, w taką depresję czy w takie użalanie się nad sobą. Zupełna niemoc, strach. Po cóż prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, całkowicie poddali wątpliwość Boże prowadzenie, tą Bożą dobroć. Przecież Bóg im chciał dać ziemię obiecaną, Kanaan, ziemię opływającą w mleko i miód, winogrona. A oni mówią, po cóż Pan nas tam prowadzi? No przecież to, żebyśmy tam pomarli. I utrata wiary w to doskonałe Boże prowadzenie, zaopatrzenie, ochronę, opiekę prowadzi do tego, że człowiek niestety wraca do Egiptu. Takie to smutne, takie to przykre. Wraca do grzechu, wraca do starego życia, a Słowo Boże nas przestrzega przed tym. Przestrzega nas przed tym, bo czytamy o tym, że jeśli taki człowiek wróci do Egiptu, to będzie gorszy niż był do tej pory. Gorszy. Może widzieliście takich ludzi, którzy uwierzyli Chrystusowi, byli wierzącymi, a potem gdzieś się pogubili w swoim życiu, bo pojawiły się problemy. A przecież problemów nam nikt tutaj nie zapewnił, że nie będziemy mieli. Będziemy je przechodzić, ale Bóg jest z nami. Przejdziemy przez ten obóz Anakitów i nie będzie kłopotu, bo Bóg jest z nami. I chwała Bogu za to, że było tych kilku. W czwartym rozdziale, czwartej Mojżeszowej, 14 rozdziale od 5 do 10 czytamy. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. Bracia i siostry, i tak naprawdę to tych 3 miliony ludzi, którzy tam było, powinni to zrobić, co zrobił Mojżesz i Aaron, i Jozue, i Kaleb. Prawda? To oni tak naprawdę powinni zrobić. Ale oni tego nie zrobili. Oni powinni paść przed Bogiem na ziemię, powinni rozedrzeć swoje szaty, a więc powiedzieć, Boże, to myśmy zgrzeszyli, to my jesteśmy niewierni, to my jesteśmy, myśmy stracili Ciebie z pola widzenia. Ale padają przed Bogiem i rozdzierają swoje szaty ci, którzy Boga widzieli. To jest pewien obraz, kochani, dla nas. Być może widzimy kogoś, kto jest taki zasmucony, bo nie ma wiary, kto jest taki... Mojżesz, Aaron, Jozue i Kaleb właśnie to zrobili. W uniżeniu, w pokorze przychodzą do Boga i wołają do Boga. Wołają do Boga. Czytamy dalej. I rzekli do całego zboru izraelskiego, Jozue i Kaleb, ziemia, przez którą przyszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I tutaj Jozue i Kaleb mówią o Bogu. Mówią o Bogu. Jeśli Bóg ma w nas upodobanie, a miał Bóg w nich upodobanie, Jozue i Kaleb wiedzieli o tym, że Bóg ma w narodzie wybranym upodobanie. W Izraelitach miał upodobanie, ale wszyscy pozostali jakby stracili to, zapomnieli. Zapomnieli, że Bóg ma w nich upodobanie. I mówią do nich, słuchajcie, ta ziemia jest bardzo, bardzo dobra. Na nowo chcą wzbudzić ich wiarę. Na nowo chcą, aby Izraelici wszyscy powrócili do zaufania do Boga. Mówią, Bóg jest dobry, a Jego łaska jest nad nami, Jego przychylność jest nad nami, Jego upodobanie jest Bóg ma w nas. Nie kończy się łaska Boża. Słuchajcie, dojdziemy do ziemi kananejskiej. Chcieli wzbudzić w nich wiarę. Chcieli ich zachęcić do tego, aby jeszcze raz zaufali Bogu i kierują ten apel do pozostałych Izraelitów. Bracia i siostry, niewiara,
Niewiara, tak naprawdę niewiara w Słowo Boże jest buntem przeciwko Bogu. Jest buntem, bo jest niezgodzenie się z tym, co mówi Bóg. Jest buntem przeciwko Bogu. My pewnie byśmy tak tego nie określili, ale tutaj wynika z tego fragmentu. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, bo On nas prowadzi do tej ziemi. Pytanie, czy pomogło to wezwanie, te słowa wiary Jozuego i Kaleba? Czy im to pomogło? Nie pomogło. Oni byli w takiej depresji, w takim zniechęceniu, w takim z powodu kilku słów, które tak naprawdę były tylko w malutkiej części prawdą, bo Anakici tam byli. To było prawdą, kłamstwa tutaj nie powiedzieli, ale tylko część prawdy. I to wezwanie Jozuego i Kaleba nie pomogło. Oni byli tak źli na Mojżesza, że ich tam prowadzi, i Arona, że nic do nich nie dotarło. I co? Chcieli ukamienować, czytamy w kolejnym wersecie. A gdy cały zbór zmierzał i ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Oni podjęli decyzję, że musimy tu tego Mojżesza i Arona ukamienować, obierzemy sobie wodza i wracamy do Egiptu. Przecież tam jest pośród tych 6000 ludzi jakiś wódz, który nas prowadzi, na pewno lepszy niż Mojżesz. A co my będziemy słuchać tego Mojżesza? Potem w 16 rozdziale czytamy o buncie Koracha i tam jego całego zastępu i oni właśnie tak mówią. A co my będziemy słuchać tego Mojżesza? Czy tylko przez niego Pan Bóg mówi? Wiecie, jaki był skutek tego? Wiemy, jaki był skutek. Ziemia się rozwarła, bo Mojżesz mówi, okej, dobrze panowie, Korach i tam koledzy, sprawdzimy, kto ma rację. To ma rację. Bóg jeszcze mówi, wyprowadź tam ileś tam tych ludzi od Koracha i tam Abirama i jeszcze tam kogoś trzeciego. Wyprowadź ich stamtąd i zobaczymy. I wtedy stało się coś, czego myślę, ani Korach, ani Abiram, ani cały ten zastęp 250 mężczyzn się nie spodziewało. Ktoś z nas by się spodziewał, żeby się ziemia rozwarła i oni wpadli do tej dziury. Nawet nam sobie to trudno wyobrazić. Trzęsienie ziemi, jak jest, to pojawiają się różne. Tam się to stało tak normalnie. Tak normalnie. Pan Bóg zdecydował, ziemia się rozeszła, a oni do tej dziury wpadli. Nikt się tego nie spodziewał. Ale bunt, niewiara, która potem rodzi bunt przeciwko Bogu, właśnie takie przynosi skutki. I czytamy, że oni chcieli ukamionować Mojżesza i Arona. I co się stało? Jak Pan Bóg zareagował? Bo to jest dla mnie niesamowite. Objawiła się, ukazała się chwała Boża. Komu? Jozuemu i Kalebowi? Oni mieli wiarę. Wszystkim. Wszyscy widzieli moc Bożą. Wszyscy widzieli chwałę Bożą. A czy im to pomogło? No nie pomogło im to. Niewiarygodne. Oni widzieli chwałę Bożą i nie pomogło im to. Widzieli cuda Boże i nie pomogło im to. Ciągle narzekali, ciągle marudzili, ciągle szemrali. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Ten dobry Bóg, bracia i siostry, jeśli mówi takie słowa, no to już się Boża cierpliwość chyba skończyła. Aż się nie chce wierzyć, że ten dobry Bóg tak mówi. Ale mówi, ale powiedział. Czego Bóg oczekuje od nas, czego oczekiwał od nich? Od nich oczekiwał chociaż tego malutkiego ziarenka wiary i przestania tego narzekania i tego sprzeciwiania się ciągle Bożej woli. Chociaż troszeczkę tej wiary, ale Bóg nie znalazł. Nie znalazł ani tego ułamka procenta wiary w sercach tych ludzi. I mówi, jak długo mi nie będą wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynią ludem większym i silniejszym od nich. Być może niektórzy z przywódców by sobie pomyśleli, okej, dobra, nareszcie będzie problem rozwiązany z tym szemrzącym narodem izraelskim. Jak Pan Bóg obiecał stworzyć nowy naród, mocniejszy, pewnie wypełniony Bożą chwałą, no, to ja za tym idę. Nie ma problemu, ja za tym idę. Bóg tak zdecydował, okej, w porządku, ja za tym idę. Ale potem w kolejnych wersetach czytamy, że serce Mojżesza było naprawdę inne. Serce Mojżesza było poruszone. Boże, no nie rób tego, Panie. Boże, nie rób tego. Jakie współczucie, jaka piękna postawa, bracia i siostry, dla nas. Piękny wzór dla nas.
Mojżesz mówi, nie rób tego, Boże, nie rób tego, Panie, i modli się do Boga, wstawia się do Boga, walczy w modlitwie, aby Bóg tego nie czynił. Lecz Mojżesz rzekł do Pana, Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś wśród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień i w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić. Ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Mojżesz tutaj mówi, Boże, Panie Boże, ludzie będą mówić o Tobie, że Ty nie jesteś Bogiem Wszechmogącym, że Ty sobie nie poradziłeś z nimi. Boże, nie rób tego. Można się zastanowić, czy Pan Bóg o tym zapomniał. Pewnie nie, ale Bóg oczekiwał na postawę Mojżesza. I postawa Mojżesza jest naprawdę niezwykła, przepiękna postawa Mojżesza. I świadomość Mojżesza była taka, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Mówi, Boże, nie pozwól, aby ktokolwiek, aby to był powód do tego, aby ktokolwiek mógł powiedzieć, że Ty nie możesz wszystkiego uczynić, że Ty nie jesteś Bogiem Wszechmogącym. Więc Boże, nie rób tego, nie niszcz tego ludu. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś mówiąc. Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Tutaj Mojżesz przypomina pewne słowa zapisane wcześniej, które Bóg wypowiedział, że Bóg jest nierychły do gniewu, bardzo łaskawy, przebacza i tak dalej. I dalej Mojżesz modli się, odpuść przeto winę tego ludu według wielkiej Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. Teraz Mojżesz mówi, Panie, już to tyle razy robiłeś, tyle razy ten lud już był taki niewierny Tobie, Boże, przebaczałeś, zrób to jeszcze raz. Panie, Boże, zrób to jeszcze raz. I rzekł Pan, odpuściłem. Odpuściłem na Twoje słowo. Bracia i siostry, na tym polega ta niesamowita, niezwykła Boża dobroć. Bóg słyszy modlitwę tego pokornego człowieka, człowieka, któremu zależy na Bożej chwale. Jemu najbardziej zależało na Bożej chwale i oczywiście zależało mu na tych ludziach, aby nie zginęli. Mówi, Boże, przebacz im, przebacz, już to tyle razy robiłeś. Boże, jeszcze raz. I Bóg mówi, odpuściłem na Twoje słowo. Pamiętacie pewną historię w Nowym Testamencie, kiedy czytamy takie podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, aby szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzeczy, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może potem wyda owoc. Kto jest tym winogrodnikiem? Pan Jezus jest tym winogrodnikiem. Bóg jest właścicielem tego ogromnego sadu, w którym są te różne drzewa. I wiele z tych drzew, wiele w tym sadzie tych drzew znieważa Boga swoją niewiarą. Znieważa i narzekają i litują się nad sobą, zamiast myśleć o Bogu. I Bóg pewnie by wyciął niektórych, gdyby nie winogrodnik, który mówi, Boże, jeszcze rok. I to właśnie Mojżesz tutaj pokazuje. Boże, daj im jeszcze jedną szansę. Panie, nie rób tego. Mojżesz jest przykładem takiego wspaniałego winogrodnika albo też wstawiennika, który targuje się wręcz z Bogiem, który prosi Boga, Boże, nie rób tego. Prosi Boga, aby ocalił naród. Tak jak Pan Jezus. Pan Jezus mówi, czy ten winogrodnik mówi, ja przytnę nawozem jakimś tam, dołożę tego nawozu, okopię to drzewo i potem być może ono wyda owoc. Jeśli nie, to potem go wytniesz. Po co to ten winogrodnik robi? Po to, abyśmy wzrośli, po to, abyśmy poznali Boga, po to, abyśmy mieli kolejną szansę. I Bóg tutaj czyni coś niezwykłego. Odpuściłem na Twoje słowo. I potem czytamy od 21 aż do 38 wersetu
to, w jaki sposób Bóg odpowiedział na modlitwę Mojżesza. Ja nie będę już tego czytał, możemy sobie to w domu ewentualnie przeczytać, ale Bóg udzielił tak, jakby takiej pięcioczęściowej odpowiedzi na prośbę modlitwa, na prośbę Mojżesza, na modlitwę Mojżesza. Po pierwsze, Bóg anulował czy uchylił ten cały wyrok śmierci na cały naród izraelski, prawda? Odpuściłem, czytamy w 20 wersecie, na Twoje słowo. Potem 21 do 23 wersetu czytamy o tym, że Bóg ukarał ich niewiarę, niewiarę tych Izraelitów, którzy mu nie wierzyli, ukarał ich w ten sposób, że pozbawił ich dziedzictwa w ziemi kananejskiej. Oni nie weszli. 38 lat jeszcze krążyli po pustyni, ale do ziemi Kanaan nie weszli. Poginęli, po prostu poginęli. Nie zginęli natychmiast, ale poginęli, bo taka była Boża decyzja. Ze względu na ich niewierność, ze względu na ich narzekanie, poginęli. A może przeczytajmy 21 do 23. Ale jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, żaden z tych mężów nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. W 24 wersecie czytamy o Kalebie. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. A więc Bóg ukarał niewiarę tych Izraelitów, ale obiecał wiernym swoim sługom, Jozuemu i Kalebowi, swoje dziedzictwo i oni weszli do ziemi obiecanej. Dalej Bóg odpowiedział w ten sposób, że skazał na wygnanie całego Izraela, posyłając ich z powrotem na tą pustynię. Jak wspomniałem, już 38 lat krążyli po tej pustyni po to, aby między innymi dokonać sądu nad nimi, aby tam pomarli na tej pustyni. I kochani, Bóg bardzo poważnie potraktował to wołanie Izraelitów, bardzo poważnie potraktował słowa Izraelitów. Chcieli umrzeć na pustyni? To Bóg mówi, okej, umrzecie. Umrzecie na pustyni. Chcieliście tam iść, chcieliście tam wrócić, proszę bardzo. Nie chcieliście iść do Kanaanu? Po co tam pójdziemy? Po co nas ten Mojżesz tam prowadzi? Dobrze, nie dojdziecie. Nie dojdziecie do tej ziemi opływającej w mleko i miód, do tej ziemi, gdzie są te piękne winogrona. Nie dojdziecie. Bo nie chcecie, nie macie wiary. I Bóg to, co jeszcze uczynił, w jaki sposób odpowiedział na modlitwę Mojżesza, to dokonał oczyszczenia przez uśmiercenie tych 10, którzy rozpuszczali złą wieść. Straszne to słowa. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli porażeni przez Pana. Tylko Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. Bracia i siostry, Bóg jest dobry, wspaniały, kochający. Nie próbujmy tak się zachowywać jak tych 10 wywiadowców i mówić, Boże, nie da się. A może nawet zapomnieć o Bogu, nie wypowiadać tego imienia. Bóg chce nas prowadzić w doskonały sposób. Amen. Daje dobre dary tym, którzy Go proszą. Dobre dary daje Bóg. I Bóg nie jest skąpy, absolutnie. On jest Bogiem obfitości, jak czytaliśmy także dzisiaj w jednym z fragmentów Słowa Bożego. Bogiem obfitości jest ziemia płynąca mlekiem i miodem. Ziemia opływająca w mleko i miód. Ziemia, gdzie winogrona są takie potężne, że aż trudno sobie wyobrazić. Błogosławieństwo, radość, pokój, miłość, odpocznienie w Jezusie Chrystusie. Wspaniałe błogosławieństwo, uzdrowienie, to jest wszystko w Bogu. Ale kiedy pojawi się anakita, kiedy pojawi się problem, niech Bóg pomoże nam patrzeć na niego i powiedzieć, Boże, cóż ten anakita, cóż ten Goliat? Panie, ja jestem z Tobą, a Ty jesteś ze mną. Ja walczę w imieniu Pana zastępów. Ja pójdę dalej, bo jest przede mną ziemia obiecana. Dobry Boże, dziękuję Ci za ziemię obiecaną. Amen. Dziękuję Ci za to, gdzie mnie prowadzisz i jak mnie prowadzisz. Tak więc Bóg jest dobry. Niech ten przykład Izraelitów, tych wywiadowców, tych 10 szczególnie będzie dla nas przestrogą, a postawa Jozuego i Kaleba niech będzie dla nas zachętą. Boże, warto za Tobą iść.
Halleluja! Jest coś przede mną pięknego. Jest przede mną to, że moi bliscy będą zbawieni. Jest przede mną to, że będę doświadczał cudów i znaków, bo Ty się, Boże, nie zmieniłeś. Jozue i Kaleb, niech będą dla nas wzorem i zachętą do tego, aby iść dalej, może jeszcze szybciej powiem. Może jeszcze szybciej. Panie, do tej pory się zastanawiałem, ach, i trochę mi się udawało narzekać, ale Panie, teraz już nie chcę. Boże, teraz już chcę iść tylko dalej, tylko do przodu. Nie oglądam się do tyłu na te różne niepowodzenia, które mnie w życiu spotkały albo które sam uczyniłem, bo Ciebie nie słuchałem, ale Boże, chcę iść dalej. Chcę iść do ziemi obiecanej. A Bóg w dobroci swojej nas poprowadzi. Halleluja. Panie, tak bardzo Tobie dziękujemy, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Ci za te dobre dary, którymi nas do tej pory obdarzyłeś. Dziękujemy Ci za dar zbawienia. Dziękujemy Ci za uzdrowienia tak liczne w życiu wielu z nas. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, za Jego światło, za prowadzenie. Dziękujemy Ci też za dary materialne, Panie, którymi nas obdarzasz, za każdy dar łaski, Boże. Pragniemy Ciebie uwielbiać, pragniemy Tobie za to wszystko dziękować. Halleluja. Panie, strzeż naszego języka przed słowami niewiary, strzeż naszych serc przed tym, aby tam nie zagościła jakakolwiek niewiara, Panie. Ale niech w nas jest ogień, który będzie nas pchał za Tobą, Panie, który nas będzie ciągnął do Ciebie. Boże, i nigdy nie chcemy stracić z pola widzenia z naszych oczu Ciebie, tego dobrego Boga, tego wielkiego Boga. Halleluja. Duchu Święty, prosimy, abyś nas do tego prowadził. Amen.